Jest rok 1830. 29 listopada grupa spiskowców wojskowych i cywilnych rozpoczyna powstanie. Piotr Wysocki wpada do szkoły podchorążych piechoty i wzywa swoich młodszych kolegów do walki powstańczej. Dochodzi do wojny polsko-rosyjskiej. Wojska rosyjskie pod wodzą Dybicza wkraczają do Polski. Wówczas generał Prądzyński, wspaniały strateg powstania listopadowego, opracowuje plan wyprawy na gwardię, która znajdowała się w okolicach Śniadowa, nad rzeką Róż. Gwardia było to wyborowe wojsko rosyjskie, złożone z synów najbardziej znakomitych rodzin Petersburga i Moskwy. Wyprawa na gwardię była doskonałym pomysłem generała Prądzyńskiego. Zwycięstwo nad gwardią mogło rzutować na dalsze losy powstania. Niestety naczelny wódz, generał Skrzynecki, nie wydał rozkazu i w ten sposób właściwie cały plan został zmarnowany. Wojsko zostało zmęczone długim marszem, tu bezczynnie stało dwa dni i w ten sposób nie doszło do bitwy, nie doszło do rozstrzygnięcia. Jest to w zasadzie wina naczelnego wodza, który w ten sposób swoją kunktatorską postawą ocalił wojska gwardii. Połączone wojska gwardii i wojska główne feldmarszałka Dybicza zaatakowały Polaków i Polacy musieli wycofywać się w stronę Ostrołęki. Mieszkańcy nie spodziewali się, że dojdzie do tej bitwy i dlatego też, gdy artyleria rosyjska zaczęła ostrzeliwać, to miasto momentalnie całe stanęło w ogniu. I stąd właśnie część ludzi wyskakiwała na ulicę, no, by ratować swoje życie. Część ludzi wspomagała walczących powstańców, bo tu na terenie miasta nawet dochodziło do walki wręcz, na bagnety. Wojska rosyjskie wdarły się do miasta, a najważniejszą budowlą w Ostrołęce o charakterze obronnym był klasztor Bernardynów. Tu właśnie bronił się 3. Batalion 4. Pułku Piechoty Liniowej. Mury obronne spowodowały, że Rosjanie nie mogli w bezpośrednim starciu zdobyć klasztoru. Sprowadzili dwa potężne działa, przy pomocy których rozbili mury, a następnie wdzierali się do środka. Powstańcy bronili się dzielnie, duża część zginęła w trakcie obrony, część została wzięta do niewoli, a garść przedarła się przez szpaler wojsk rosyjskich i skierowała się w stronę mostu. Ocalały wojska czwartaków, weteranów czynnych i 8. Pułku Piechoty Liniowej zaczęły wycofywać się w stronę mostów. Tu stał w czasie powstania listopadowego most drewniany palowy, którymi przekraczały na drugą stronę wojska w postaci artylerii, kawalerii. Natomiast po lewej stronie był most pontonowy, tak zwany łyżwowy, którędy przechodziła piechota. Wojska czwartaków po wycofaniu się na drugą stronę Narwi
miały za zadanie zniszczyć mosty, ale to się nie udało. Rosjanie most opanowali i próbowali przedostać się na drugą stronę. Po przeciwnej stronie mostu, u wylotu mostu, ustawione były dwa działa porucznika Rupniewskiego, który silnymi kartaczami zaatakował wojska rosyjskie. Ale artyleria rosyjska po prostu zniszczyła te działa i większość kanonierów poległo i wobec tego droga na drugą stronę była otworem. Po przejściu wojsk rosyjskich na drugą stronę Narwi generał Skrzynecki zdecydował się na przyjęcie i rozstrzygnięcie bitwy. W tym celu skierował do działań wojennych 3. Dywizję Piechoty, która stała tu w tych właśnie lasach i miała za zadanie zepchnąć wojska rosyjskie do Narwi. W początkowej fazie bitwy główne działania wojenne toczyły się między Łachą, od nogą Narwi, a szosą prowadzącą do Myszyńca. Jednakże z biegiem czasu, jak więcej wojsk rosyjskich przedostawało się na drugą stronę Narwi, bitwa rozszerzała się po drugiej stronie drogi prowadzącej do Myszyńca. Generał Skrzynecki postanowił skierować do bitwy ostatni odwód piechoty, 5. Dywizję generała Kamińskiego, która stacjonowała w tych miejscach i tędy atakowała wojska rosyjskie. Atak był zdecydowany, silny i może najsilniejszy z całych działań wojennych. Niewiele brakowało, a wojska rosyjskie zepchnięte zostałyby do Narwi. Ale gdy wojska polskie zbliżyły się blisko rzeki, wtedy weszły w zasięg ostrzały artylerii rosyjskiej i 66 dział zrobiło wielkie spustoszenie w szeregach polskich. Naczelny wódz generał Skrzynecki zdecydował się, żeby rzucić do ataku jeszcze prawie nie uczestniczącą w działaniach wojennych 4. Baterię Artylerii Konnej pod dowództwem podpułkownika Józefa Bema. Zaczął 6 działami ostrzeliwać mosty i teren po drugiej stronie Narwi, gdzie była umieszczona artyleria rosyjska. Pióropusze ognia, które wyskakiwały w górę, wskazywały, że strzela w jaszcze wojsk rosyjskich, że działa strzelały celnie. 4 działa strzelały przeciwko tirarierze piechoty rosyjskiej, zmuszając ich do zapadnięcia, a następnie do wycofywania się. Była to zaskakująca szarża, która nie ma równej sobie w dziejach wojskowości. Był to ostatni fragment bitwy pod Ostrołęką. Rosjanie zdecydowali się, żeby wstrzymać atak, gdyż przypuszczali, że Polakom przybyły jakieś nowe siły, tym bardziej, że na zapleczu zaczęła, prawda, występować jazda, wskazując, jak gdyby przybyły nowe posiłki. Thank you.
kiedy wojska rosyjskie zatrzymały się, a nawet część wycofała się na drugą stronę Narwi, generał Skrzynecki w tej oto małej dolince zorganizował o 22 naradę wojenną. Przybyli wszyscy generałowie, pułkownicy i podpułkownik Bem, który za szarże został awansowany na stanowisko pułkownika, choć oficjalnie jeszcze takiej nominacji nie było. Generał Skrzynecki zaproponował, żeby przenocować, zgromadzić siły i następnego dnia kontynuować działania wojenne. Poparł go generał Prądzyński. Jednakże wszyscy pozostali oficerowie zdecydowali, że działania wojenne nie mogą być prowadzone ze względu na to, że artyleria nie ma już pocisków. Bitwa była nierozstrzygnięta, ale zgodnie z zasadą, kto opuszcza pole bitwy, ten właściwie przegrywa. Jesteśmy przed mogiłą generała Ludwika Kickiego, który został trafiony pociskiem artyleryjskim w czasie szarży kawaleryjskiej. Został pochowany w innym miejscu, tu w ogródku warzywnym koło miejscowego gospodarstwa. Natalia Kicka chciała, żeby zwłoki męża przenieść na cmentarz, poświęcone miejsce. Władze miejscowe rosyjskie po powstaniu już nie wyraziły na to zgody. Zwróciła się do Paskiewicza. Feldmarszałek Paskiewicz także nie wyraził zgody, twierdząc, że jeżeli się wydobędzie zwłoki generała Kickiego, to tylko po to, żeby go powiesić. W ten sposób zwłoki pozostały na zawsze. A ludność, obawiając się, żeby Rosjanie nie zbezczeszczyli, z tego ogródka warzywnego przenieśli tutaj do lasu w bardziej bezpieczne miejsce. Bitwa zakończyła się klęską. Zginęło dwóch generałów, około 2000 żołnierzy i oficerów. I tu, w tej mogile, razem z generałem Kickim, została pochowana nadzieja na wybicie się Polaków na niepodległość.